Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Orcia. Poniedziałek, dzisiaj poniedziałek mocno zawodowy, więc większość czasu spędzona będzie w domu przy komputerze. No ale i takie dni są, więc jak trzeba, to trzeba. Powiem Wam, że lubię pracować i czuję się spełniona zawodowo. Fajne jest to, że w tej pracy mam okazję się rozwijać, cały czas doszkalać, jak również gdzieś ta ścieżka kariery zawodowej nie jest przede mną zamknięta i idzie cały czas raz szybciej, raz wolniej, ale rozwija się, więc to bardzo na plus. A my zaczynamy nowy dzień od śniadania. Padnięta Orcia, byłam z Kirą na dosyć długim spacerze socjalizującym z behawiorystką i innymi psami. Jestem niesamowicie dumna z postępów, jakie robi Kira, ponieważ już największy pies jej niestraszny, potrafi się fajnie zachować, jest mądrym psem, dobrze wychowanym i naprawdę jestem z niej dumna. Słuchajcie, rano wstajemy, a u mamy takie piękności. A u mnie zaraz pokażę. A u mnie jeszcze w takiej formie są. Takie niespodzianki od pana taty dostajemy. No tam już zdychające róże, ale mają prawo po takim czasie. Ale zobacz, że... Nie, no nie. No, no więc miło dostać z rana. Pytanie, co przez... Tak, ciekawe, co przeskrobał. Przyszedł mój prezent imieninowy, który dostałam od rodziców. Do imienin jeszcze troszkę, bo to 4 grudnia. Ale prezent dostałam wcześniej. Co ty musisz powąchać, sprawdzić? Pies tropiący. Dobrze, pokażę co w środku. Czy mogłabyś nie przeszkadzać? No, już sprawdziłaś? Ona jest przyzwyczajona, że jak przychodzi paczka, to są jakieś smaczki albo zabawki dla niej. Ostatnio zabawkę fajną kupiłam i też przyszła w podobnym karteliku, więc jest kontrola. No dobra, ale Kiruś, musimy pokazać. Cóż Orcia dostała na imieniny? Orcia dostała na imieniny system do robienia paznokci tytanowych. Nie umiem w paznokcie. Bardzo nie umiem w paznokcie. Piłowanie dla mnie jest najtrudniejsze. Ale spróbujemy, zobaczymy. Oczywiście będę robiła na wizji, więc będziecie mogli od razu zobaczyć efekty. Podoba mi się ten kącik maminy. Pięknie, kwiatki wyglądają. Te pufy też całkiem fajnie. Co powiecie na hol zakupowy z natury? Ściągawka. Za wszystko zapłaciłam 99,61. I teraz tak, muszę paznokcie zrobić, ale do tego przyjdziemy, więc nie będę wskazywała paluchami, bo są już aż mi przeszkadzają. O, mam wskaźnik, moi drodzy. I schowam paznokcie. Garnier Olia kupiłam mamie. Mama zawsze narzeka, że włosy przy domowym farbowaniu wychodzą jej bardzo szare. Zbadałam temat. Bardzo sumiennie podeszłam do tematu, nauczyłam się kilku rzeczy, mianowicie struktura włosa siwego jest podobną strukturą do włosa, który jest mocno rozjaśniany, a to oznacza, że bardzo łatwo łapie zimne tony. A jeżeli mówimy o tonach, to warto zwrócić uwagę przy doborze farby na numer koloru. 9,3 to jest bardzo jasny blond, a trójeczka to chyba są, z tego co pamiętam, refleksy. To się tak nazywa. I trójka to są ciepłe. Nie wiem, czy nie złote. Złote albo czerwone. No już aż tak bardzo nie pamiętam. Natomiast na pewno trójka to jest ciepły kolor. Jeżeli nie chcemy mieć popielatych tonów, ciemnych, może nie ciemnych, a zimnych, to szukamy farby, która nie będzie miała jedynki, chyba zera i dziesiątka i siódemka to jest chyba zielony. No, musicie sobie sprawdzić w internecie, ja dowiadywałam się tylko na własną potrzebę.
I wszystko również zależy od tego, jaki jest aktywator dodany do farby, czy jest to trójka, szóstka czy dziewiątka. Przy włosach siwych stosuje się szóstkę. Tak, tego się dowiedziałam i się wymądrzam. I czego się jeszcze dowiedziałam, że długość trzymania farby również zależy od koloru włosa, struktury włosa oraz tego, jaki kolor chcemy uzyskać. Więc u mamy będzie to całe 45 minut, jest to długo, ale jak trzeba, to trzeba. No to tyle względem tego, co się dowiedziałam o farbach. Lecimy dalej z holem zakupowym. Pędzelek do farbowania. Krem. Żel do usuwania skórek, szczoteczka do czyszczenia paznokci, skończyła mi się, wyrzuciłam wczoraj, pilnik, cążki, drewniane radełka i na promce kupiłam sobie skobotusz. A to kto to mnie podgląda? Kto podgląda? Ty też coś chcesz? Wzięłam się już za pazury. Skórki jak umiałam, tak obrobiłam, lepiej nie będzie. Teraz wstępnie nadam jakiś kształt paznokciom. No, profesjonalnie to nie będzie, to jest moje nemezis, nie umiem. I co ja mam tutaj w zestawie, który zakupiłam? Mam 4 flaszeczki, gdzie jest to baza, aktywator, top coat i brush saver. Mamy pudry. Jeden, ten bazowy, zakupiłam dodatkowo. W zestawie jeszcze jest pilnik z Grandienem. Dobrze mówię, nie wiem. 100, 180. I polerka. Również tu jest bardziej szorstka, tu jest bardziej delikatna. Dwa dodatkowe pędzelki, końcówki do pędzelków i puszek do omiatania pudru. Zaczynam. Tytany mnie pokonały, nie potrafię ich zrobić. Absolutnie. No nic. Hej, olej. Kolejny dzień. Nigdy, ale to nigdy więcej FedExu. Czy wiecie, że jeżeli chcecie odebrać waszą paczkę dostarczaną przez firmę kurierską FedEx w Warszawie, to musicie zasuwać do łomianek? Masakra. Jedziemy, dojechać nie możemy. Czuję się rozczarowana tą odległością i tym, że nie ma punktów w Warszawie, nie? Niby łomianki niedaleko Warszawy, ale jednak jest to problematyczne. Chcę się pochwalić, że włosy w kolorze całkiem spoko wyszły i nie ma tych silności, nie ma popielatych tonów, tak jak obiecałam. Kolor jest bardzo ładny. Tak. Ty chcesz się pochwalić, że tak. Udało ci się znaleźć. A ja chcę się pożalić, że na starość oto takie łóżko mi zgotowano. Mamo, to, że Kira śpi na twoim łóżku, to nie znaczy, że ty też musisz spać na jej. To jest Kiry śpiulkolot. No i transporter. No jak to mięciutko. Dopiero muszę tyłem, może tak się zmieszczę. Może? Mamo, porwiesz? To poproszę odrobinę większe, bo troszkę. Nie mój rozmiar. Tu jest L-ka. XL-ka ewentualnie. Dwa razy XL i bardzo dobre by było. Tak jest. Kiry nowy transporter. Tak jak mówiliśmy, dużo miejsca on zajmuje. Ale w domu używa go jako mama posłanka. Do tak. Mama do spania. Nie mama, tylko Kira. A w przypadku wyjazdów z psem jest to o tyle fajna i komfortowa rzecz, że pies zabiera swój mały pokoik ze sobą. Tak, tylko że nasz pies musi na kolanka i w oknie być. A ja muszę pochwalić, że świeczka z Ikei, podobno się odmienia jednak już Ikea, więc odmieniajmy. A pachnie niesamowicie. Taki, ciasteczkami. Ciasteczkami, aczkolwiek robiąc klimat już niedługo świąteczny, to jest zapach idealny. Ale jak się wchodzi do pokoju, to czuć taki fajny, słodki, właśnie waniliowy
zapaszek. Ostatnie dwa dni są dosyć ciężkie dla mnie, emocjonalnie, ale już tłumaczę dlaczego. Zupełnie nic złego się nie dzieje w naszym życiu, więc spokojnie tutaj pragnę uspokoić. Ciuchcieś, 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 ciuchcieś. Już mam czyste. Kira, już mam czyste łóżka. Słuchaj, jak będziesz mi lizała uszy, to ja będę lizała tobie uszy. To nie jest nic przyjemnego. To nie jest nic... Moje kochaństwo. Ach, musicie zrozumieć, że my dalej mamy pierdolca. My dalej jesteśmy zafiksowani na punkcie psa. Dużo miłości i szczęścia nam daje. No dobrze, ale wracając do tematu. Ciężkie dni ostatnio mam emocjonalnie. Po pierwsze, lekarz mi zmienił trochę leki i mówił, że pierwsze dwa tygodnie będą ciężkie. Są. To, że się uśmiecham i teraz dość energetyczna jestem, to jest chwilowe. Po drugie, od dwóch dni nic mi nie wychodzi. Zupełnie nic. Do czego się nie dotknę, to zepsuję albo mi nie wyjdzie. Chciałam zrobić tytany. Chciałam zrobić ser biały z kefiru. Wyszedł mi tak twardy, tak niefajny, że jakbym rzuciła w mamę nim, to myślę, że na spokojnie bym ją dosyć mocno skrzywdziła. Więc no nie wyszło. Nie siadło, Orciu. I przez to, że mi tak nie wychodzi wszystko... I przez to, że nie mam się kiedy zabrać za sprzątanie pokoju, a za chwilę mąż przyjeżdża, no to ten nastrój automatycznie mi siada, ale to jest zupełnie normalne, tym nie trzeba się mocno przejmować, za parę dni się wszystko wynormuje i będzie luz, bluz i orzeszki. Powinniśmy być dobrej myśli. Co ja mogę powiedzieć? W najbliższym czasie planujemy pewnego rodzaju wyjazd. Trochę imieninowy, trochę taki, żebyśmy mogli pobyć tylko sami. Zastanawiamy się nad wzięciem Kiry. Hotel, który chcemy odwiedzić, jak najbardziej akceptuje za opłatą psy. Tylko czy mój pies jest już na tyle dobrze wychowany, ostatnio go tak bardzo chwaliłam, w tym vlogu nawet, że da radę spokojnie z wyjazdem i z nocowanką w zupełnie obcym miejscu? Nie wiem. Po zabiegu sterylizacji podziało się tak, że bardzo często siusia, w domu również jej się zdarza, ma matę i korzysta z maty, natomiast taka niespodzianka w hotelu, no nie wiem. Muszę to przemyśleć, przeanalizować, co będzie lepsze dla psa, a nie kierować się naszymi potrzebami, bo my byśmy strasznie chcieli, żeby to maleństwo już z nami zaczęło jeździć i żeby zwiedzała Polskę razem z ludzkimi starymi, nie? Dobrze, moi drodzy. Dzisiejszy film już będziemy kończyć, krótki, aczkolwiek tak jak mówiłam, dużo pracy, w pracy też pewne zmiany, inaczej, perspektywy na pewne zmiany, dosyć pozytywne, ale o tym opowiem, jak one już zajdą, więc trzymajcie kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!